Dawaj! Z tej strony Naczelna Szyszka Wszystkich Szyszek, czyli TV Szyszka. I dzisiaj zapraszam Was na kolejny filmik. Otóż nieco inny, gdyż to będzie filmik na podstawie komentarzy. Otóż o czym on będzie? Pewnie wnioskowaliście po tytule. Manipulacje TVN-u. Fakty z 28 sierpnia. No, jeden reportaż przykuł moją uwagę. Mianowicie, jak dbać o dziecięcy mózg? O, tu już się robi ciekawie. Warto przestrzegać domowych zasad ekranowych. O, to już niesie za sobą pewną hipokryzję, ale lećmy dalej. Dobra, nie będę Wam już przedłużał, zakładam swoje bardzo prestiżowe słuchaweczki i lecimy z koksem. Problem nie jest nowy, ale wciąż często lekceważony. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę zwraca uwagę, apeluje i prosi rodziców, by zadbać o dziecięcy mózg. Tych, którzy godzinami, a bywa, że całymi dniami siedzą ze smartfonami czy tabletami w rękach. Renata Kijowska. Do tych kategorii się jeszcze powinien zaliczać telewizor oraz inne takie pomniejsze elektroniki typu monitory w tramwajach, tablice interaktywne, projektory i tak dalej. Oto mózg, dziecięcy mózg, który aż wskrzesi od fascynacji ekranem. No, wskrzesi wiedzą, bardzo wielką wiedzą, gdyż może czerpać wiedzę wprost z internetu, którą tak naprawdę można w łatwy sposób zweryfikować. A czy to można zrobić w telewizji? Oczywiście, że nie. W czasie pandemii ma mnóstwo okazji, by się wręcz zagotować. Zagotować? Od czego niby? Od czegoś niby zagotować? Od tego słynnego promieniowania niebieskiego? Tak naprawdę promieniowanie niebieskie nie jest zbytnio szkodliwe. Nowoczesne monitory mają filtr niebieskiego światła, który sprawia, że ekran jest nieco cieplejszy. Czyli jest tego niebieskiego światła o wiele mniej. Poza tym monitor musi przestrzegać szereg norm, żeby był w ogóle dopuszczony do użytkowania. Oraz do sprzedaży, między innymi. Zgodziłbym się z tą tezą, gdybyśmy żyli nadal w latach 90., gdzie nadal jest dźwięk mono, nagrywamy wszyscy filmy na VHS-ach, a monitory czy też telewizory mają wielką dupę Kim Kardashian. Dobra, lecimy dalej. Czas izolacji to jest faktycznie czas, kiedy te zagrożenia związane z ekranami są tym poważniejsze. Jakie ekrany? Przecież można spędzać czas w inny sposób. To jest oczywiście prawda, tak? Że w sensie ekrany długotrwały inaczej. Załóżmy, że jesteśmy w ciemnym pomieszczeniu i wokół siebie mamy trzy jasne ekrany. To nam nie zniszczy wzroku, mogą nawet minąć lata, a nawet będziemy dobrze widzieć, tylko jedyne co będziemy odczuwać to zmęczenie. Poza tym na telefonie można robić o wiele inne rzeczy, bardziej przydatne. Na przykład kontaktować się w celach zdobycia informacji, dzwonić, pisać SMS-y i tak dalej. Również pobierać tą wiedzę oraz zdobywanie pomocy w rozwiązywaniu zadań domowych, czyli ta teza jest kompletnie oderwana raczej od rzeczywistości i raczej bym w to nie wierzył. Pandemia uświadomiła nam, jak bardzo urządzenia ekranowe, tablety, telefony, komputery są przydatne. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę w akcji społecznej. Zadbaj o dziecięcy mózg. Zadbaj o dziecięcy mózg. Przecież o dziecięcy mózg troszczymy się tak naprawdę cały czas. Ja rozumiem, że niektóre dzieciaki są wręcz uzależnione od internetu czy też od telefonu i takie zachowania należy skracać, wysyłając po prostu dziecko na odwyk, między innymi. To uzależnienie nie jest dobre, ale tak naprawdę to jest już wyolbrzymianie problemu. Pokazuje, że nie one same, a nadmiar w ich używaniu szkodzi zdrowiu dzieci i relacjom w rodzinie i że można temu zapobiec, wdrażając domowe zasady ekranowe. Jakie domowe zasady ekranowe? Przecież jeżeli dziecko ma umiar, powie sobie, jestem zmęczony, nie chcę już grać, no to po prostu rzuca tablet i idzie się po prostu położyć albo zająć się czymś innym, tak? Nie każdy dzieciak całe dnie spędza przed ekranami. Ale fakty TVN chciało skierować to do nas wszystkich, jako cały naród, jako cała masa. Ale niestety, no, tutaj jest tak tyle manipulacji, że szkoda gadać. Jest zresztą kilkaset filmików i artykułów o tym, jak bardzo TVN manipuluje. Dobra, lecimy dalej.
Co zatem zrobić, by dobre rady skutecznie zrealizować? Nie zaszkodzi uświadomić sobie i dzieciom, że wpatrywanie się w niebieski ekran przed snem równa się kłopotom w szkole. Powodują, że mózg jest rozgrzany jeszcze przez około 50 minut. To znaczy, że proces zasypiania jest opóźniony o około godzinę. Godzinę? Nie no, koleś, ty się już zaczynasz chyba zapominać. Owszem, niektórzy tak mają, ale niektórzy po prostu cierpią na taką chorobę jak bezsenność. Niektórzy potrafią przespać nie potrafią przespać całej nocy. Tak? Ja też, ja korzystam jakoś z ekranów i potrafię zasnąć ci w na przykład 15 minut. No halo, no to już jest gruba przesada z twoją hipotezą, stary. Nowa definicja higieny cyfrowej też może się przydać. Żyjemy w społeczeństwie, gdzie w świecie jest więcej użytkowników internetu niż użytkowników szczotek i past do zębów. Hey, wait a minute. Użytkowników internetu niż użytkowników szczotek i past do zębów. Ale przepraszam, co ma pasta do zębów i szczoteczka z internetem wspólnego? Przecież to tak samo jakby powiedzieć, że jest dużo użytkowników drewna, ale mniej jest użytkowników piasku. Coś to nie ma kompletnie sensu. Maciej Dębski z Fundacji Dbam o Mój Zasięg już w szkołach rodzenia doradza, jak uchronić rodzinę przed nadmiarem wirtualnych bodźców. Proponuje małe kroki, na przykład sprawdzanie poczty co godzinę, a nie co chwilę. Mało osób sprawdza pocztę co chwilę. To, nie no, ja rozumiem te komunikatory typu Discord, Facebook, Messenger, tak? Ale nie pocztę. Zresztą sprawdzanie co chwilę to jest po prostu sprawdzanie, czy znajomy do nas napisał, albo dziewczyna, tak? I to jest zupełnie normalne. Ale sprawdzanie nawet na lekcji, no to nie jest zbyt normalne. Wystarczy jedną na początku zasadę, taką prostą, ale taką zasadę, w którą zaangażują się wszyscy, bo kodeks nie jest tylko dla dzieci. Pani Beata, matka dwóch córek, z którą z konieczności rozmawiam przez ekran komputera. Ha! Z konieczności, a nie można face to face? Czyli twarzą w twarz? No przecież to jest kompletne zaprzeczenie idei tego, co TVN chce nam pokazać, czyli że my mamy oderwać ryja od ekranów i żeby się spotkać. A tutaj nagle wyskakują z połączeniem internetowym. Ja rozumiem, że COVID, ale mogli chociaż to sobie darować. Na polu ograniczania czasu przed ekranem ma pewne sukcesy. Śniadania bez telefonów na stole smakują lepiej. Nie, smakują tak samo, czyli styropianem. Odłożymy ten telefon nawet dla tych 15 minut, to jak zaczniemy coś robić, to nas to tak wciąga, ta alternatywna rzeczywistość realna. Czyli sugerujecie, że mamy robić coś innego, między innymi... dobra, nie, ja już się za bardzo zamyśliłem. Że nam mówią, wiesz co, mamo, to ja skończę coś tam, ale chodź tu dokończymy, bo to jest fajne, co robimy. No dla nas to też jest gotowanie. Nikt nie mówi, że wdrożenie domowych zasad od razu się uda, ale trzeba spróbować. Renata Kijowska, Fakty. Zadbaj o dziecięcy mózg. I tak, moi drodzy widzowie, doszliśmy do końca tego Boże, dopomóż reportażu TVN-u, czyli w skrócie, oderwij ryja od komputera, zasiądź do telewizora. Dobra, ale tak na serio. Pełno manipulacji oraz zaprzeczeń samym sobą. Ja rozumiem, że chcą dobrze, że chcą oderwać dzieci od ekranów, tylko robią wszystko, że chcą dobrze, ale wychodzi na odwrót. Tak samo z patostreamerami, jak kiedyś było. Tak naprawdę TVN rozpromował patostreamerów, chcąc ich pokonać. No to co, myślicie, że to się uda? Się absolutnie nie uda. Mało tego. Sądzę, że to wręcz pogorszy sprawę, że będzie więcej dzieci uzależnionych po tym reportażu. I może już nawet się to dzieje, tylko tego nie wiem. Jeżeli chcecie brać rzetelne informacje, korzystajcie z internetu, ponieważ informacje z internetu można poddać weryfikacji. Między innymi, no, przeczytasz sobie jeden artykuł na jednej stronie, zaraz potem przeczytasz sobie artykuł na drugiej stronie, żeby zobaczyć, czy mówią to samo. Jeżeli nie mówią to samo, to trzeba po prostu wytypować sobie złoty środek, tak? A te programy, co lecą w telewizji, to są głównie kierowane dla mas. Coś a la lata 80., 70., być może jeszcze starsze. I to by było wszystko, moi drodzy widzowie. Mam nadzieję, że taki film komentarzy wam się spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie tutaj łapkę w górę dla zasięgu oraz udostępnijcie ten kanał, jeżeli wiecie, że albo nie wiecie, że telewizja manipuluje.
No i również chciałbym pozdrowić jedną grupę na Facebooku, do której należę. Nie będę mówił nazwy, bo jeszcze ktoś mnie zje na śniadanie, ale czy szyszki są jadalne? Zależy. No. Tak więc wygląda na to, że to by było na tyle. Ja Was również zachęcam do obejrzenia kilku moich innych filmików typu live streamy, gry, w tym ostatni filmik drewniany serwer, drewniany komputer, Team Fortress 2, spóki z Jumpscare Mansion. Swoją drogą będę musiał do tego wrócić i swoją drogą niedługo wychodzi DLC do tej gry. No i co? Trzymajcie się, do usłyszenia. Na razie, cześć!